Hej, witajcie drodzy widzowie, Arkus 5. Kłaniam się nisko karierę menedżerska arkadyszka Realu Madryt reprezentacji Polski. A dzisiaj zajmiemy się właśnie tą drugą wersją, czyli reprezentacji Polski, kariera menedżerska, sezon pierwszy w folderze Realu Madryt. Jak już wspomniałem, to jest tak samo, mam prowadzenie Real Madryt i kadrę narodową reprezentacji Polski. Dzisiaj zajmujemy się właśnie eliminacjami do Mistrzostw Świata, mecz Polska-Portugalia. Portugalia-Polska, przepraszam. Portugalia-Polska, jutro będzie Hiszpania kontra Polska, więc eliminacje do Mistrzostw Świata. Po prostu zagrajmy ten mecz, bo po prostu i nagrajmy. Się zdenerwowałem, bo mnie oczywiście już prowadziliśmy, to musieliśmy stracić dwie bramki. Już nagrywałem pierwszą wersję, to... Na ekranach widzimy teraz skład reprezentacji Portugalii. Dobra. Trener zdecydował się na ustawienie 4-4-2 z linią pomocy. Nie Ustawił mówię, przepraszam na bardzo. pomocy dostaje do Plecak swojego mi spadł. bezpiecznie postacznego tytuł słynnego pomocnika, który stanowi poważną przeszkodę na drodze rywali. Dzięki niemu defensorzy mogą łatwiej trzymać linię. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Mamy tutaj dobrze znane, tradycyjne 4-4-2. To chyba się nigdy nie zestarzeje. Na to wygląda, skoro ciągle jakiś zespół wraca do tego systemu. Głównym jego mankamentem jest dość płaska linia pomocy, ale też przecież środkowi pomocnicy nie są Dobra. przywróceni do swoich wyjściowych pozycji i mogą swobodnie poruszać się między liniami. Wszystko zależy od wytycznych otrzymanych od trenera. Może to 4-4-2 to tylko wyjściowe ustawienie, które będzie się zmieniało w trakcie. João Félix idzie do przodu. No, piłkę odebrał i stracił. Nie. Dobra, muszę się Spotkania. skupić. Jestem niezmiernie ciekaw przebiegu dzisiejszego meczu. W obu zespołach drzemie wielki potencjał. Spodziewam się wspaniałej gry gwiazd obu drużyn. W końcu w takim spotkaniu przeciwko takiemu przeciwnikowi z pewnością dadzą z siebie wszystko. Próba ataku skrzydłem skutecznie powstrzymana. Strata i przy piłce rywale. Przedarł się przez obronę. I Jest. mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Jest tak, jest, o to chodziło. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony, a Robert Lewandowski pokazał po raz kolejny, że potrafi grać z rywalem na plecach i mimo niełatwej sytuacji umieścił piłkę w sieci. Tak jest, dobra, zaczynamy. Wznowienie od środka. Polacy prowadzą. No, teraz skupić się, postarać się o drugą bramkę, to uspokoimy trochę grę. Nawet nie, niekoniecznie Lewandowski, bo Lewandowski strzeliliśmy. Dobra, teraz skupić się, Bernardo skupić. Silva. I Świerczak nawet, Bernardo o. Silva nie utrzymał się przy piłce. Chodź ty. Jak to mówią, o jeden dribbling za Strzał z bliskiej daleko. odległości. Przy piłce Danilo Pereira. Andre Silva. Skupić się, nie dać mu Uspokoić przejść. grę. Cierpliwie teraz szykują następny atak pozycyjny. Dobra, Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. wyczyściliśmy. I teraz Ta okazja przyjeżdża. właśnie rozpęd. To jest ten moment.
Tak jest! Prowadzimy dwoma. Jest, jest, jest. Kubuś Świerczak. Debiutant. Dobrze, Moder. Daje lewemu. O, idzie. Za takie błędy. Fuck. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Taka ładna akcja, no. Bernardo Silva. João Félix. Ładnie, nad obrońcami. Mario Rui. Nie, szczęsny. Polacy rozpoczną grzybem dał. No i strata piłki. Zobaczmy, Portugalia w ofensywie. Mario Rui. Danilo Pereira. I do koszyczka. Żeś tylko słodne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożnie. No tak, proszę państwa, nie wiem jak to skomentować. A poza hura optymizmem potrzebny jest jeszcze dobrze nastawiony celownik. Zostawił za sobą trochę boiska. Jest okazja do strzału. Co za interwencja Lopeza. Broń. Do środka. Nęgówkę lewemu. O kurde. To może być bramka. Nie, wybił to. Chociaż. Oddają piłkę rywalom. Bernardo Silva. João Félix. Bernardo Silva przy piłce. Glik. Panie Krzysztofie. Podaje z piłką kolejne metry. Bernardo Silva. Ach, niesamowite. Nie ma bramki. Gdzie? Karny. To była 100% sytuacja. Gdyby nie on. Za co? Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka. Lepiej niech uważa. To była ręka nastrzelona. Ja pindole. No, to teraz się będziemy mogli wykazać. Gdzie strzela? Tu, tu, tu. I bramka z rzutu karnego. Teraz oglądamy ponownie wykonanie tej jedenastki. Praktycznie nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Aj! Spokojne, dolny narożnik. No i dziękuję. Dobra. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Trzecią to podanie. Skurzy. Dwa do jednego po pierwszym. Dobra, robimy jakieś zmiany. Świerczaka bym zostawił. Bednarek za tę rękę powinien wylecieć. Więc chyba zrobimy tak. Poczekaj, kędziora jest jak? Tu jest środkowy. Tu jest lewy. Dobra, Bednarek, zostawiamy cię. Krychowiaka, Moder, też nie zostanie, lewy niech zostanie. Dobra, na razie bez zmian. Szczęsnego nie będziemy zmieniać. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Danilo Pereira.
Dobra, zostawiamy na razie bez zmian, a później sobie najwyżej wpuścimy Arkadiusza Mieliko. Fuck! Ricardo. Dobra, teraz. Pośrodkowanie z rożnego. Uderzenie. A pa tu jakoś nie gwiżdże karnego. Ręka tutaj też nastrzelona i tam też była nastrzelona ręka i tu jakoś karnego nie ma, no, dla nas. Andres Silva. Tracą piłkę pod tym podaniu. Polacy atakują. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Lewandowski przed szansą. Jest! Powtórka pokazuje, że od początku nie wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą, ale Lewandowski podjął szybką decyzję i umieścił piłkę w siatce przy bliższym słupku. Chyba zaskakując nieco bramkarza. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Jest, 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 jest. Dobra, na razie mamy dwubramkową przewagę. Teraz. Ale nie, nie spoczywać na laurach. Trzeba cisnąć ich po prostu. Cisnąć i w końcu. Ty kuźwa, mać, mędrość społeczna. Nie ma co spoczywać na laurach i wierzyć w cuda, że. Portugalia nam odpuści. My im nie odpuszczamy, a oni by nam mieli odpuścić? Ależ przeczytał to jak profesor. Nie ma takiej opcji, że oni odstawią tutaj. Bernardo Silva. Z piłką Danilo Pereira. Może spróbować uderzenia na bramkę. No niestety, mogli nawiązać walkę z rywalem. Nie strzelili gola kontaktowego. Wyśmienita okazja, niestety niewykorzystana. Nie mogą takich marnować. O właśnie, pokażę im, że nie wykorzystane okazje się mszczą. Jest! Nie wykorzystane okazje się mszczą, podwójnie. No i co ty? I co panie Felix? Dobra, wyjdzie, zostawmy tą piłkę. Próba zagrania szeroko. Jest coraz bliżej bramki. Dobrze, biega na wolne pole. Pięknie, 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 gol dla Polski. Pa, 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 pa. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu bardzo... Dobra, robimy zmiany, no właśnie. Tu się już podbęczwoni, dobra, Świerczok, sorry. Daliśmy ci szansę, Milik. Płacheta, płacheta to jest lewa pomoc, ale dobra, Franek za tu i płacheta. Dawaj, płacheta, jo. Dobra, i tak jakoś dogramy. Atakujący dochodzą do sytuacji, jak pewnie je wykorzystują. I w ataku reprezentacja Polski. Z
Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Za mocne to podanie właściwie prosto do bramkarza. Właśnie. Tu Milik nie potrafi jeszcze. Do końca meczu 9 minut. André Silva. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Robert Lewandowski. Ma tam teraz sporo miejsca. Ty. Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Tu dziadek kalwaryjski. No, dobry odbiór po stracie piłki. Idzie do przodu. No i teraz będzie jeszcze jutro ciekawszy pojazd. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Prostopadle, udanie. Ranek, łowca bramek i proszę ba. Tak się kończy z Portugalii. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Łapkujcie, subujcie z oczywiście dzwoneczkiem, zostawiajcie, także słyszymy się w jutro z meczu z Hiszpanią. Do jutra trzymajcie się. Łapkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze. Trzymajcie się. Cześć, pa.